Portugalczyk był już przymierzany do Radomiaka kilka tygodni temu, ale wtedy włodarze klubu zadecydowali, że Maciej Kędziorek poprowadzi zespół do końca sezonu. To zmieniło się jednak po porażce ze Śląskiem Wrocław i po tym, jak radomski klub stracił szansę na wypełnienie limitu minut dla młodzieżowców, za co będzie musiał zapłacić 500 000 zł kary. Jasnym celem Bruno Baltazara będzie utrzymanie Radomiaka w PKO Ekstraklasie. Zielonym do rozegrania pozostało tylko jedno spotkanie z łódzkim Widzewem. W przypadku zrealizowania planów Portugalczyk ma zostać w Radomiu na kolejny sezon. To nie czas na wielkie rewolucje i na zmianę wszystkiego. Ta drużyna ma dużo jakości. Mamy wielu jakościowych piłkarzy w drużynie. Trzeba z nimi porozmawiać, zmotywować ich, dać im wolność, by uwolnić tę jakość, którą mają. Przyszedłem tutaj i mamy tylko 4 jednostki treningowe, a potem mecz. Nie ma czasu na zmiany. To czas na lekkie dopasowanie, rozmowy, pracę mentalną. Jestem pewien, że uda nam się i osiągniemy sukces. Największym sukcesem Baltazara jest dotychczas Mistrzostwo Cypru zdobyte za PL-em Nikozja. Prowadził też inny klub z tego kraju, AL Limassol. Pracował też w Anglii jako asystent trenera w Nottinghamie Forest. Wcześniej był szkoleniowcem w swojej ojczyźnie. Prowadził Olhanes czy Estoril Praia. Portugalczyk pracował ostatnio w bułgarskim Botewie Plovdiv, a wcześniej w Rochesterze New York FC. Nie odniósł tam jednak żadnych sukcesów. Radomiak Radom w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy sezonu 2023-2024 zagra z Widzewem Łódź. Do utrzymania zielonym brakuje tylko jednego punktu lub korzystnych rezultatów w innych spotkaniach. Mecz z Widzewem rozegrany zostanie w sobotę o godzinie 17:30 przy Struga 63.